czujesz, że jesteś konkurencją z Roxy? Nie, generalnie my nie traktujemy tego jako konkurencję. Tak naprawdę z nikim nie traktuję niczego jako konkurencja, bo to jest jakby to jest branża muzyczna, w której wszyscy się razem wspieramy i to nie ma takiej rywalizacji. To jest wręcz dla nas zabawa, nowe doświadczenie, nowa przygoda, więc my się wspieramy nawzajem. Czy Roxy dawała ci rady tuż przed występem? Znaczy powiedziała, żebym się skupiła na swojej pracy, żebym była pewna siebie i po prostu wyszła i zrobiła to, co mam zrobić. I też powiedziała, że po prostu trzyma ze wszystkich kciuki, bo to, no tak jak ja, bo wszyscy mieli po prostu szansę, żeby wygrać i wszyscy byli naprawdę super do tej pory są. A czy rozmawiałyście po wygranej na temat tego, jak zmieni się to twoje życie? Znaczy, akurat nie rozmawialiśmy o tym, bo też nie mieliśmy na czasu, ale też pogratulowałam i jest naprawdę super dziewczyną i dobrze się bardzo znamy. Ale i po prostu nie mieliśmy też chwili dla siebie, żeby po prostu pogadać, bo naprawdę teraz się bardzo dużo dzieje, więc już powiedziałam, po prostu bardzo się dużo dzieje. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.